gęgają, jak jadą dziewczyny, gęsi gęgają. Gęsią tak po śladu wygonić, do sadu, a dziewczyno spać do rana. Gęsią tak po śladu wygonić, do sadu, a dziewczyno spać. Jak jadą dziewczyny, ojciec w domu jest. Jak jadą dziewczyny, ojciec w domu jest. Ojcu dać ma chory wysłać do komory, a dziewczyno spać do rana. Ojcu dać ma chory wysłać do komory, a dziewczyno spać. Jak jadą dziewczyny, matka w domu jest. Jak jadą dziewczyny, matka w domu jest. Matce dać paciory wysłać, na nie szpory, a dziewczyno spać do rana. Matce dać paciory wysłać, na nie szpory, a dziewczyno spać. Jak jadą dziewczyny, dobra domu jest. Jak jadą dziewczyny, dobra domu jest. Bratu dać dwie setki wysłać do kobietki, a dziewczyno spać do rana. Bratu dać dwie setki wysłać do kobietki, a dziewczyno spać. Urodził się 15 lipca 1945 roku w kolonii Krasna, gmina Huszlew. Dzieciństwo i młodość spędził w Sitniku koło Białej Podlaskiej. Ukończył studia historyczne w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w 1969 roku. Jest autorem dwóch powieści i kilkunastu książek poetyckich, między innymi Chwilę przed odjazdem, wydanej w 2011 roku, Ballada o przemijaniu, 2013, Udane życie, 2017, Serce zimą, 2019, Prawdopodobnie 2020, Imiona tęsknoty 2021. Jest też laureatem kilkunastu konkursów poetyckich oraz nagród literackich, między innymi Józefa Czechowicza, Józefa Łobodowskiego, Anny Kamieńskiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Wacława Olszewskiego. Jego wiersze i fragmenty prozy tłumaczono na języki angielski, białoruski, duński, rosyjski, rumuński, serbski, węgierski, ukraiński. Przyjechałem, żeby pokazać swoje dwie najnowsze książeczki, wydane przed ubiegłym tygodniu. W ubiegłym tygodniu ja nie przyzwyczajony jestem do przemawiania i do mikrofonu. To jest Komunikaty z Botanika, to są wiersze i kamień opowiadania. 15 opowiadań z Polski i ze świata. Dopiero kiedy umarł, zrozumiał, że popełnił błąd. Bo przecież mógł jeszcze poczekać. Przeczekać tych kilka lat lub jak przestępca ukryć się, zamalinować, zmienić nazwisko, twarz, przygotowywać się, wierząc, że wszystko, co stało się gorsze, odmieni się na lepsze. Cóż stało się? Zachowuje się tak, jakby nigdy go nie było, jakby nie miał przyjaciół, adresu, jakby nigdy nie kroczył dumny z podniesioną głową po bruku do kościoła w Łukowcach czy ulicami Lublina w słoneczne niedziele z żoną i dziećmi do katedry i na lody na czarcie łapy. Jakby nie odprowadzał do szkoły wnuczki. Wraca powoli, jest już blisko, tuż, tuż. Kiedyś powiedziałeś, że twoje wiersze nie zmieniają świata i tak jakby po tym był na tym spotkaniu,
I tak często myślałem o tych słowach twoich. Czy zmieniłeś zdanie? Czy zgadzasz się z tym nadal? W sensie, czy chcesz... Nie, no pewnie, no co może wiersz zmienić? Nic wiersz nie zmieni. Jak Szymborska powiedziała, że wierszy i poezji nie czytają ludzie, którzy decydują o losach świata. Jest obca to literatura, poezja. Wiedzą, co mają robić, co widać. Nie tylko w tym roku, ale każdego roku. Także wiersz nie wpływa. Na pojedynczego człowieka może się nim zachwycić, może pomyśleć, przemyśleć go, coś tam przypomnieć sobie zdarzenie pod wpływem tego wiersza ze swojego życia. Ale świata to nie zmieni. Może i dobrze, bo byłby może nudny i taki... Zaspokojny. Ja traktuję twoje wiersze jak dokumentacja osób i miejsc. Wiem, że powstała monografia Sitnika. Jednak osoby, które opisałeś w wierszach, to pewnie cały przekrój społeczny. Mówi się, że literatura piękna jest czasem bardziej wartościowa niż naukowa. Coraz częściej teksty i poezja mają podobną wartość. Wiadomo, że nie zawsze tak jest, jednak książka Poruszona mapa Przemysława Czaplińskiego daje nam więcej niż typowa książka naukowa. On powiedział takie ciekawe zdanie, Czapliński właśnie, że książki Doroty Masłowskiej zrobiły więcej niż wielu naukowców socjologii. Czy na przykład czujesz, że to jest takie uzupełnienie jakby wiedzy na ten temat Podlasia, książek naukowych, takie uzupełnienie, suplement można powiedzieć, bo też jakby historię zapisujesz, jesteś historykiem z wykształcenia, prawda? Nie, ja nie piszę wierszy, żeby ktoś je czytał, czy coś z nimi robił. Ja po prostu zapisuję cały czas swoje życie. No, raz tak. Nie, to nie. Wiersz jest mój osobisty, prywatny i to mnie w zasadzie zadowala, a miło jest mi bardzo, jeśli ktoś mi mówi, że to jest okej, czy ktoś napisze, czy powie w radiu, czy w gazecie, to wiadomo, że człowieku jest bardzo miło, jak chwalą go. Ale to są, w zasadzie ja piszę dla siebie, a że ludzie się odnajdują, szczególnie z tego pokolenia, co ja, i porównują swoje życie i przypominają sobie swoje, także jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Czy liczyłeś mniej więcej, ilu Sitniczan ująłeś w swoich wierszach? Nie, jak myślisz? Statystyki prowadziłeś? Nie. To niech podniosą rękę ci, co zostali opisani. Brawo. Tak, Edzio Chwesiuk, tak, mój przyjaciel od dzieciństwa. Potem przyjaciel w liceum, chociaż w różnych klasach. Ale nie pamięta. Któregoś dnia, parę lat temu, jak mnie Sławek Hordejuk zaczął namawiać na napisanie wspomnień z liceum, coś ciekawego, żeby napisać, to myślę, co to może być ciekawego, nie pamiętam nic. I nagle sobie przypomniałem taki epizod swojego własnego życia. To była chyba czwarta klasa, 2 września, albo 1 września, albo 2 września. W czwartej klasie byłem. Ojciec mnie zawiózł z bratem do internatu, rozgościliśmy się i nie było co robić, bo to była niedziela. Spotkałem kolegę Zetka klasy, Ignacego Cy. No i nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, więc poszliśmy, kupiliśmy sobie wino marki Lacrimosa. Była taka dość upalna niedziela wrześniowa. Poszliśmy za tory, wypiliśmy, było ciepło
Także nas rozgrzało. Ja poszedłem od razu do internatu i położyłem się, a Ignac poszedł na boisko szkolne. I tam go zdybał profesor Ćwiczyński chyba. Ćwiczyński. No i Ignac od razu wysypał mnie, bo był dość pijany. Wysypał mnie. Ja bym nie wysypał go. Ja bym... Ale on mnie sypnął. I dzięki temu on został w szkole, a mnie natychmiast w poniedziałek wyrzucili. No. No i zapytałem Edka, czy pamięta takie zdarzenie. Mówi, że nie. I okazuje się, że wszystkich, do których dzwoniłem, czy pamiętają, bo musiałem po 2 tygodniach, ojciec przepraszał prawie na kolanach dyrektora Kępkę i mnie przyjęli z powrotem. I musiałem przeprosić na korytarzu na ostatnim piętrze gmachu liceum. Dyrektor zwołał apel i tam przepraszałem i kajałem się, że już nigdy więcej itp. itd. No i nikt tego nie pamiętał, przecież to dla mnie było niesamowicie traumatyczne przeżycie. Nikt nie pamiętał. Nawet moja dziewczyna, z którą wtedy chodziłem w liceum, też nie pamiętała. Nikt. Żomit chudy, dobra woń kapłacze, duże dziewczynońka. Hej, hej, dola moja, wiesz, te z wodoju popłyła. Fajne, bardzo fajne spotkanie i wyjątkowe, bo tak naprawdę Henio nie jest, że tak powiem, autorem, który jeździ tutaj po całej Polsce, tylko to jest
wyjątkowa sytuacja, trochę jak Wisława Szymborska, która jak zaproszono do teatru, to raz na popłonobluch, a miała przerwę dużą i po prostu w ogóle nie jeździ apatycznie, bo miała dość spotkań, a Henio się tutaj zgodził, żeby do nas przyjechać i myślę, że to jest wyjątkowa sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.